Cześć moi mili, siemanko, witam was z terenów Stoczni Gdańsk, gdzie wędkuję od około tygodnia w godzinach porannych lub popołudniowych, różnie. Szykuje się oczywiście relacja z tego miejsca, ale nie o tym teraz. Teraz chciałbym was zaprosić serdecznie na relację z dnia wczorajszego, gdzie wraz ze znajomymi wybraliśmy się na łódkę na jeden ze zbiorników PZW Gdańsk na około 3 godziny. I z tych 3 godzin wstrzeliliśmy się w jedną miejscówkę, gdzie oko im mocno żerował przez jakieś 30 minut. No i bardzo fajne garbusy wyjechały z wody. Przynęta, która była skuteczna, to była ważka, ale nie w tym kolorze. To była ważka w kolorze, już wam pokażę jakim. Już nie mam tych ważek, bo okonie były bardzo głodne. To był taki kolor, taki ni to pomarańczowy, ni to zielony, taki motor oil. Słuchajcie, zapraszam was serdecznie na relację. Też proszę o subiki, lajki, komentarze. I tak jeszcze jedno ćwiczenie chciałbym wam zadać. Dajcie komentarz z informacją, skąd jesteście pod filmem, bo bardzo mnie ciekawi, jaki jest zasięg tych filmów. Kto ogląda, skąd dokładnie. Oczywiście nie chodzi mi o adres, że tak powiem, z dokładnością adresu korespondencyjnego, ale taki szacunkowy, jakie miasto. Dobra, trzymajcie się i do zobaczenia nad wodą. Cześć. Siedzi. Pan zwija, jak pan może, bo jak mamy zaczepione, to szkoda by było. Nie myślę, ja mam. A to my razem mamy. Nie, to... Aha. Nie. Dlaczego? Czekaj. Nie, chyba. Co? To tam nie mam drugiego. Jest podbierak, człowiek? Tak? No to razem mamy, dublecik. Nie, podbierak jeszcze nie. To nie jest nic takiego, kurczę. Chociaż, no daj. Nie wiem co to jest, czy to okoń, czy to sandałek. Okonek, ładny. Ładnego? To moment. Dublecik. O, piękny. A nie to. Mój jest ładny, to jest piękny. No i mamy dublecik. No to graba? Tak to się robi, małolat. Ależ piękne ryby. Dobra. Kładziemy. Jest mniejszy. Taki sam. Kurczę, równolatki. No nie. Ewidentnie. A było takie bicie szczytówki. Mi się wydaje, że to był okoń. Co to było? Nie, to nie było branie w ogóle. Poczułem nagle opór i podciągnąłem. To mogło być zielsko równie dobrze. Siedzi. Ale anemia pełna. Też taki średniaczek. 20 plus. Definitywnie. Piotrze, czy mógłbyś mi pomóc z podbieraczkiem? Będę wdzięczny. Bo... Owie podbieraki. Podbieraki. O, jeszcze ładniejszy. Ale Piotrze. Ja cię proszę. Ty mi nie rób sen. Ten jest większy. Chyba, troszkę większy. No panowie. Porównamy na fotce, ale... Tomek, my tak nigdy to nie porobiliśmy. Znaczy, ja. Nie wiem, nie? Piękna ryba. Anemicznie biorą, nie? Tak. Mega anemia. No wczepione w ogóle, nawet nie łykają głęboko, Piotr. Papa, kolego. Kurczę, no odciąga jak białoryb. I wraca w ogóle. To jest najciekawsze. Najciekawsze jest to, że wraca. Zabierasz przynętę mu spod mordy, a on wraca. No jest ładny. Jest ładny okoń. Jest bardzo ładny okoń. Tak, poproszę. To będzie potrzebne. Nie. To będzie taki też... Koło 30. Ten, co tam ugiął tą wędkę, to myślę, że był... Ole, ohoho. Pod łódkę wszedł. Ale jaki szybki, widziałeś? Ja. Ale ma. Jeden rok. No, my normalnie, jak łowimy, to jeden tydzień jest, a nie jeden rok, nie? Takie sztuki. Tak. Nie, ten jest mniejszy. Ten jest zdecydowanie mniejszy. Przepiękności do wolności. Nie, kotwica była. Siedzi. Poważniejszy zawodnik znowu.
Piotrze, podbierak. Jeżeli, ja wiem, że ty jesteś zajęty, spokojnie. Ale taki też ładny. Pod 30 będzie. Pod 30. Ale jak bije teraz. Ale on jest wściekły. A poszedł jak rolnik po dotację, nie? Naprawdę tak. Dziękuję. Pięknie. No to ten mniejszy, tak jak ten poprzedni jest. I kolejny okoń. A! I ważka łyknięta. Co za gość. Oddaj. Nie wiem, myślę, że ona gdzieś po drodze mogła po prostu spaść. Tak, on jej nie łyknął. Leć. Kolego. Podbierak? Chyba tego nie trzeba, no. Pod samą łódką był. I drugi za nim biegł. Leciał. Leciał drugi za nim w ogóle. Ja nic nie mówię, jak tego poprzedniego mi podbierałeś, wydawało ci się, że drugi tam jest? Tak. No. Ja. Yeah. Cześć mordeczko. Co on się obrócił? Łeb w łeb jedziemy, panie kolego. Podbieraczek? Nie, chyba. Nie? Moment, moment. Kurczę, tu jest sytuacja niecodzienna, kiedy to Piotr. No, ja nie wiem, Piotr, ja bym... No nie wstydź się poprosić o podbierak. Nie wstydź się poprosić o podbierak. Znamy twoje umiejętności. A taki fajny, da się nim podebrać. Ja tak patrzyłem na ciebie, to myślałem, że on to jakiś mankament ma, jednak się da, tylko ty nie chciałeś, chyba niechętnie. Ole, sztuka. No, Piotrze, tutaj podbierak będzie kluczowy. I to naprawdę dobra obsługa podbieraka. Albo jest tak silny po prostu. Ale wydaje mi się, że coś ładnego wyjeżdża z wody. Jo! Panie Tomku. O panie, żebym zakwasów nie dostał z tego wszystkiego. I zaraz ping! Ja mam skręcony hamulec, bo tu drobnicy nie było i ja skręciłem. 30 plus. Piotrze, ale żeś go spłoszył. O, ale garbaty. Ale garbaty. Ten, co mi poszedł. Tak, ten sam. Ja tu trzeba mało ekspresyjnie być, bo kurwa wiesz. No właśnie. Przecudo. Przepiękny okoń. Równe 30. Czyli tamte nie miały 30, to tyle już wiemy. Tak. Jak pan ma na imię? Ryszard. Jak? Ryszard. Wszystkie ryśki. To fajne chłopaki, a nie Rysiu. Ale. Czyż kurde, Piotr, zobacz. To jest przecudowny. Przepiękny ryb są. U taty idzie piękna ryba. Leć, kolego. Ja już tutaj jestem, bo Piotrek to tak samo z tym podbierakiem. Już. Nie, spokojnie, zmęczyć, bo on pod łódkę jeszcze pójdzie. Trzeba szybko, jak czapla, nie? Z podbierakiem. Jak czapla, celnie. Ale połowione. Teraz dalej. Chyba się przerzuciliśmy, co? Dobra, ciągnij. No jak ciągnij? O, panowie. Teraz to wy nie ciągnijcie, tylko niech jeden się do podbieraka szykuje. Nie czuję tata, nie? Nie. Jest tygrys. Jest tygrys w paski. No. Ale długi. Długi, chudy, nie?
Ładne. Ale bije. Ładne. 30 myślę. To będzie 30 myślę. Chociaż spadła mu energia. Może jednak nie. Ale długasek, nie? A ten podbierak mega, co do podbierania? No kolego, żegnamy się. I do zobaczenia w następnym odcinku.